Cześć wszystkim, tu Eni, witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać pracę, które zrobiłam po Światowym Dniu Cardmakingu. No oczywiście, kiedy był ten nasz taki twórczy dzień, to też siadłam sobie do komputera, by obejrzeć różne propozycje na różnorodne kartki. Ja ten dzień głównie spędziłam na grupie Cudna Paczka na Facebooku, bo tam było sporo inspiracji. Były i live'y właśnie, i było sporo takich tutoriali zdjęciowych. Były też linki do różnych tutoriali, które odbywały się właśnie tutaj na YouTubie. Więc naprawdę dużo się działo. I tak naprawdę myślałam, że zrobię kilka kartek. Miałam plany na co najmniej 6, no ale nie wyszło, bo my sobie, życie sobie. No w sumie dostałam telefon, na który czekałam, no i zamiast kartkować, no to wybrałam się z córką do szpitala. No to nie było nic poważnego, bo myśmy po prostu czekali na taki telefon i wiedzieliśmy, że będziemy się tam wybierać, ale nie wiedzieliśmy kiedy. No nie będę tutaj mówić co, gdzie, jak, bo to nie o tym film. I poza tym nie chcę się tutaj tak, wiecie, rozpowiadać o takich bardziej prywatnych sprawach, ale dążę do tego, żeby Wam powiedzieć, że przez to właśnie plany nie wyszły i nie zrobiłam tyle, ile chciałam. I udało mi się zrobić w sumie do tego 16 października, do kiedy można było w ogóle zgłaszać pracę, tylko dwie kartki, bo potem już nie było mnie w domu sporo czasu. No i potem też nie miałam czasu nawet na tworzenie, bo trzeba było, wiecie, ogarniać po powrocie różne porządki i te sprawy, naukę, różne zeszyty nadrabiać, więc ostatnio mało tworzyłam niestety, ale też już po 16 właśnie października i tak sobie jeszcze zrobiłam jedną kartkę, którą zamierzałam, nie odpuściłam i też miałam okazję, więc Wam zaraz wszystko powiem, także tutaj dzisiaj Wam pokażę trzy kartki, które mnie zainspirowały w ten Światowy Dzień Cardmakingu. Mam nadzieję, że napiszecie kilka słów o tym, jak Wam się podobają. Pierwszy raz robiłam tego typu kartki, więc była to naprawdę fajna zabawa i cieszę się, że właśnie spędziłam ten czas tam na Cudnej Paczce, że poznałam właśnie te różne fajne takie pomysły. Ale dobrze, nie będę przedłużać, tylko Wam właśnie powiem, co wybrałam. Co bardzo chciałam zrobić i właśnie od tego zaczęłam, bo jest to bardzo szybkie, bardzo proste, myślę, że dość efektowne, inne niż wszystko i do tego można wykorzystać ścinki lub jakieś resztki kolekcji, które nam zostały, więc super sprawa. I o jakim live'ie ja mówię? A o live'ie, którego prowadziła Beata Janus. Właśnie tam na grupie. I ona robiła takie czarno-białe kartki z wyciętym kółkiem, gdzie właśnie prócz tej czerni i bieli używała tylko jednego koloru, i wszelakie jego odcienie. Więc bardzo fajnie to wyglądało. Ja nie sądziłam, że w ogóle coś mi się takiego spodoba, bo ja wcześniej w ogóle jakoś tak nie bardzo lubiłam połączenia czerni i bieli, ale już z kolorem, owszem. Choć i to mnie zdziwiło, bo wiecie, mi się też nie podobają takie prace, gdzie są całe w jednym kolorze, jakoś tak, nie bardzo to dla mnie. Wydaje mi się, że to się wszystko zlewa, ale już z tą czernią i bielą, bardzo mi się spodobało i podejrzewam, że sięgnę pod takie kartki nieraz. Na pewno będę chciała jeszcze takie zrobić. Teraz mam ochotę jeszcze pociąć kilka właśnie jakichś takich resztek, gdzie miałam kilka
no, kilka takich, wiecie, wyciętych elementów i pociąć jakieś resztki i zrobić, ale no już muszę się brać za inne projekty takie priorytetowe, więc na razie nie mogę, ale na pewno to nie był mój ostatni raz, bo mi się strasznie to spodobało i tak jak mówię, szybkie, proste, więc na pewno będę po tą formę teraz sięgać. No i ja do tego użyłam tych kolekcji, które tutaj widzicie, do wersji takiej z przewagą czerni użyłam kolekcji Nightfall od Mintaya, natomiast do wersji, gdzie przeważa biel, użyłam sobie kolekcji od Craft O'Clock Przygody Księżniczki, więc ja sobie to może tutaj na razie jedno odłożę, bo będę Wam pokazywała w tej kolejności, w której zrobiłam, i pokażę Wam najpierw tą taką czarno-białą bardziej, czyli tą z kolekcji Nightfall. No i słuchajcie, ja w sumie do tego użyłam sobie tylko tych rzeczy, które tutaj widzicie, czyli głównie wykrojnika do obu kartek, koła takiego z przeszyciami, żeby sobie wyciąć te kółeczko w kartce, ale tam tych przeszyć akurat nie widać, bo właśnie tu chodzi o to, żeby tylko wyciąć w środku papieru no kółko. No wiadomo, używałam czarnego i białego papieru, no i kostek jakichś tam dystansowych. Do ozdobienia użyłam sobie jeszcze Nuvo, tych takich półperełek w płynie, bo mnie tam jeszcze czegoś brakowało, bo Ata no nie dodawała takich różnych rzeczy, ale jak tam dziewczyny wrzucały różne inspiracje, już gotowe kartki, wiadomo, na konkurs, to też widziałam, że różne takie no również dodają. Ja też mimo wszystko chciałam chociaż to dodać, bo mi było za pusto, bo to są takie kartki bardziej, wiecie, clean and simple, no nie, więc... Ale u mnie no nie przeszło bez tego, więc sobie dodałam takich półperełek i to jest taka nazwa Violet Galaxy. Idealnie właśnie pasująca do tej kolekcji. No i używałam właśnie tej kolekcji Nightfall. Właściwie tylko jednego arkusza, no bo tam właśnie niewiele trzeba. Takiego z chmurami fioletowego nieba. Tutaj używałam dwóch różnych wycinanek i takich, co są do kupienia z dużą kolekcją, czy tam osobno arkusze takie z elementami do wycięcia przez siebie, te 30x30. Tutaj użyłam tylko jednego elementu, który jest właściwie tym centralnym elementem w kartce. Natomiast te wszystkie inne, które tam sobie dodawałam, jakieś kwiatuszki, księżyc, gwiazdkę, to są z tych już die-cutsów, bo no jakoś tutaj już byłam szybciej. I też tu nie było na przykład gwiazdki, więc sobie tego użyłam stąd. No i do tego jeszcze użyłam sobie jednego napisu. To są jedyne napisy, które mam w wersji angielskiej, bo ja no strasznie nie lubię napisów po angielsku, ale że ta kolekcja jest jedną z moich ulubionych, no to tu wyjątkowo stwierdziłam, że sobie muszę je kupić. A ponieważ kartka jest dla mojego męża, który zna angielski, to akurat tutaj sobie mogłam pozwolić. I spadło mi. No i już Wam pokazuję, co mi z tego wyszło. No pomyślałam sobie właśnie, jak już siadam, to zrobię kartkę, która gdzieś tam mi się na coś tam już przyda. I tak naprawdę zrobiłam tą kartkę do przodu. No jakąś tam, myślę, przyszłą rocznicę, czy walentynki, no właśnie w sumie najbliżej są walentynki, więc podejrzewam, że no na tą okazję dostanie, bo wyjątkowo też mi tutaj pasuje, mimo że jest taka trochę właśnie wyjątkowo nie w czerwieniach, nie jakaś taka, ale też myślę, że jest romantyczna i że będzie idealnie tutaj pasować. I to jest taka kartka. Tak się prezentuje. No, myślę, że właśnie jest romantycznie, bo wiecie, patrzenie w gwiazdy, jest winko, więc takie właśnie rocznicowo-walentynkowe i właśnie w takich kolorach, myślę, idealnych dla mężczyzny również. Więc tak sobie pomyślałam, że będzie dla mojego męża, bo bardzo chciałam użyć tej kolekcji. No ja, wiecie, od razu jak było hasło kartka biało-czarna albo czarno-biała i jeden kolor, no to wiadomo, o jakim kolorze w pierwszej kolejności pomyślałam. No o fiolecie i jakoś tak od razu pomyślałam o tej kolekcji i tak naprawdę siadając do niej nie myślałam jeszcze
dla kogo będzie kartka, bo stwierdziłam, że sobie już zadecyduję, jak dobiorę sobie elementy i jak już znalazłam to winko i jakoś tak stwierdziłam, że dam ten napis i potem, że akurat będzie idealna dla mojego męża na przyszłość, także już mam. Oczywiście to jest na takich różnych dystansach, jak widzicie. No bardzo fajnie to wygląda, tak przestrzennie. Mnie się to bardzo podoba. Tu jeszcze sobie myślę, później okleję również na czarno, bo tak to nie pasuje jakoś mi za jasno tutaj. I będę mogła moją wręczyć. Tak Wam jeszcze z bliska pokażę. Fly me to the moon. Podoba mi się. Sama jestem zdziwiona, że tego typu kartka mi sprawiła tyle radości, ale naprawdę jestem zachwycona tym pomysłem Beatki. No i teraz Wam pokażę drugą. I do drugiej użyłam sobie już napisów z Craft O'Clock. To są napisy numer 8. Tutaj sobie użyłam napisu Spełniaj marzenia, ponieważ druga kartka jest dla mojej córki. Już miałam właśnie do zrobienia, bo zbliżają się jej urodzinki. I stwierdziłam, że jak już robię, no to już też no taką, którą potrzebuję na jakieś najbliższe, jakąś najbliższą okazję. No i też dam taki napis, wiecie, spełnij marzenie, żeby mogła sobie ta kartka postać dłużej niż jakieś tam 100 lat. I tutaj właśnie dlatego użyłam tej kolekcji, właściwie tych wycinanek z przygody księżniczki i tutaj tych papierów. Tego mam sporo na wycinane, bo też będę robiła z tych elementów album razem z Olgą, taki z elementami pop-up, więc tu kiedyś siadam i się tego naprawdę nawycinałam. I użyłam sobie tutaj też tych półperełek, z tym, że w kolorze Red Berry. Fajnie mi dopasowały się do takich bardziej różowych właśnie jak tutaj kwiatuszków, bo tutaj ten kolor, który sobie wybrałam, to jest właśnie róż. Pomyślałam sobie, że właśnie ta wersja będzie idealna na kartkę dla mojej córki, bo ona właśnie uwielbia najbardziej kolor biały. I właśnie takim drugim z kolei, no to jest taki no różowy, wszelaki w sumie jego odcienie. No i właśnie w tej kolekcji też były, wiecie, uszate, różne takie, no zające, króliki, więc wiecie, moja córka bardzo lubi. I stwierdziłam, że jeszcze póki mogę, chyba ostatni raz, tak podejrzewam, to użyję sobie takiej bardziej dziecięcej kolekcji, no bo ona już ma 10 lat i za rok podejrzewam, że już to nie przejdzie. Także tak ostatni raz tak bardziej jest bajkowo i dziecięco. Tak już myślę, że za rok nawet sama bym chciała zrobić coś takiego już troszkę bardziej, wiecie, lekko, chociaż poważniejszego. No ale żeby ta kartka nie była taka czysta, taka biała, taka nudna, to zrobiłam sobie jeszcze chlapanie tymi no z Action mgiełkami, właściwie mgiełką. To chyba była ta jasno-różowa, bo już to robiłam, mówię, jakiś czas temu, ale tak, to była ta. No i pokazuję Wam, co mi z tego wyszło. Tylko sobie to już zabiorę. A wyszło mi coś takiego. Więc myślę, że też wyszło fajnie, mimo że to jest taka kartka, wiecie, bez takiego papieru skrapowego w większej ilości, to i tak wyszło słodko, uroczo, dziewczęco. I te chlapania właśnie tutaj bardzo dużo zmieniły, bo bez nich no, było jakoś tak za pusto. A te chlapki właśnie po całości dodały takiego czegoś, czego właśnie brakowało tej kartce. No i tutaj mamy właśnie w tle zamek i ten tutaj zając stoi sobie wśród kwiatuszków. Tutaj są jedne jakby pod tym kółkiem na różnych wysokościach te kwiatuszki. Jedne są tutaj na górze. No i jest ten napisik. Także tak to się prezentuje. I tutaj właśnie ten tył jest biały. I środek Wam pokażę.
bo też jeszcze nie wypisałam, ale okleiłam już papierem skrapowym, dlatego że no, tu mi brakowało, żeby została taka czerń, jednak to jest kartka dziecięca i stwierdziłam, że no, jest za smutno. A też tak jakoś białym papierem też nie chciałam oklejać samym. Stwierdziłam, że tu już może być w środku taki fajny papier w te śliczne kwiatuszki. Będzie chociaż troszkę kolorowo i tak dziecięco. Więc tak to sobie wykombinowałam. I tak się prezentują obie moje wersje, również w dwóch kolorach, tak jak u Beaty. No i tak jak mówię, na pewno jeszcze siądę nieraz do tego typu kartek, bo no, świetnie się przy nich bawiłam. Naprawdę dawno się aż tak dobrze nie bawiłam. Te mi sprawiły naprawdę ogromną radość i też łatwo się to robiło, także jeszcze nieraz pewnie no, coś takiego zrobię i polecam. No tak jak mówię, można wykorzystać cienki, bo tu niewiele trzeba. Biały, czarny papier, jakiś jeden arkusz papieru i kilka tylko wycinanek, napis, czy sobie wydrukować można. I to właściwie wszystko. Nie musimy nawet dodawać tych wiecie, różnych półperełek. To już co kto ma, mogą być też cekiny zamiast tego. Także naprawdę mało, wiecie, mało kosztowne, szybkie i proste kartki. I teraz Wam pokażę jeszcze jedną kartkę, którą już zrobiłam, tak jak mówię, po tym całym konkursie, bo ja i tak wiedziałam, że no nie zrobię na tyle kartek, więc nie mam tam w ogóle żadnych szans, ale wiecie, chciałam tam chociaż te wrzucić, żeby Beatce było miło, że spróbowałam zrobić kartki z jej tutorialem i chciałam właśnie się tam pochwalić, no jak mi wyszła ta wersja. Ale teraz niedawno zrobiłam tą kartkę z tutorialu bardziej zdjęciowego, na który pomysł dała Agnieszka Barańska, bo bardzo mi się też to spodobało, tego wcześniej nie widziałam i stwierdziłam, że też jest to fajny pomysł, szczególnie dla jakiegoś dziecka, takie coś ciekawego, a że zbliżają się urodziny, już na dniach są urodziny mojej bratanicy, no to stwierdziłam, że właśnie jej zrobię taką kartkę jakby ukrytego torcika, tak bym to nazwała. Też chciałam bardzo wypróbować i okazało się, że to bardzo proste, też dość szybkie do zrobienia i myślę, że też jeszcze kiedyś spróbuję, bo naprawdę prościutki taki tutorial, wszystko po tych zdjęciach widać, wszystko jest fajnie pokazane i naprawdę proste jest to zrobić. I taka też mała, urocza forma, więc to wezmę na razie na bok. I Wam pokażę, o co mi chodzi. Ale też najpierw pokażę produkty, z których korzystałam. Tutaj do zrobienia tej kartki użyłam sobie do oklejenia tej kolekcji Letni Piknik od Craft O'Clock. I właściwie do tej kartki również można użyć cienków i nawet tym bardziej, bo to jest taka malutka kartka, niewielka. Zaraz zobaczycie sami, jaka jest taka maleńka też i też przez to ma, myślę, swój urok. Więc to dopiero możemy z resztek zrobić. I tutaj mi wystarczyły tylko w sumie dwa elementy z tych do wycinania. To jest tej takiej najnowszej kolekcji Beauties od Scrap and Me. Tu używam sobie takiej dziewczynki, która tuli kociaka w dwóch kucykach. No i takiego wózka z lalką w środku, z jakimiś tam misiami, żeby było tak dziecięco. Bo jednak bratanica to jest jeszcze taka no, mała dziewczynka, więc myślę, że jej się spodoba. I tutaj sobie użyłam dosłownie jednego kwiatuszka, żeby zrobić pociągadełko do tego torta, żeby właśnie nam się on pojawił. Taki element do chwytania. To są też no, flowers się to nazywa, tak? Te kwiatuszki tutaj do tej kolekcji dedykowane. No i to jest taka kolekcja, jakby ktoś jeszcze nie widział. Ale tak jak mówię, ja jakoś nie chciałam sobie ciąć tych teł, bo mi szkoda było na tak małą kartkę tego ciąć. Wolę sobie to zostawić na jakiś albumik, więc przez to sobie dobrałam tą kolekcję. Ona mi się bardzo wpasowała w te papiery, zaraz zobaczycie. A właśnie tą chciałam na takie tła używać. I tutaj wykorzystałam sobie napis Mintaja zaś z tych naklejek takich typowo również słodkich dziewczęcych. Tu już standardowy napis 100 lat.
użyłam. I ostatnio, jak dostałam ATC od Lilki, bardzo mi się spodobały te kwiatuszki. Przypomniałam sobie o nich, które kupowałam też całkiem niedawno w Action. A że ta kartka jest też maleńka, to tutaj mi się fajnie wpasowały te takie różowe i jasno-różowe. Z tym, że ja sobie od jednego odkleiłam tą perełkę i sobie zrobiłam dwuwarstwowe te kwiatuszki, żeby chociaż takie były bardziej na bogato. Wzięłam sobie też jeden listek. Ja kiedyś sporo listków w różnych wymiankach dostałam wyciętych i dosłownie użyłam jednego takiego listka, porozcinałam sobie i też pod te maleńkie kwiatuszki sobie takie drobne listeczki powsuwałam. I myślę, że fajnie się wpasowały nawet w tą kolekcję, co tam są. No i oczywiście naklejałam elementy na różnych dystansach. I karteczka prezentuje się, słuchajcie, tak. Więc sami zobaczcie, jaka malutka, no w porównaniu do takich klasycznych, to jednak jest mała. O. Ale mówię, przez to właśnie ma taki swój urok, łatwo będzie gdzieś ją sobie przechować na pamiątkę. Tym bardziej, że wiem, że moja szwagierka akurat no jest osobą, która bardzo jakby kibicuje mi, bardzo tak podziwia te moje prace. I wiem, że te kartki faktycznie gdzieś tam stoją za gablotką długi czas, bo mi też mama mówi, jak odwiedza wnuczki, więc wiem, że umie docenić takie rzeczy i lubię właśnie przez to robić takie różne też nietypowe formy, bo wiem, że to jest coś innego niż dostanie od wszystkich. No i widzicie, są tutaj ten wózek na takiej wyższej warstwie, te kwiatuszki też dwuwarstwowe już troszkę ciekawiej wyglądają. Jest ten skrapek takich listków i one właśnie, tak jak mówię, no myślę, że fajnie wyglądają, pasują do tych. Choć myślę, czy jeszcze nie zrobić takim białym pisakiem też takich tutaj, jak na tych listkach. I wiecie co, chyba to zrobię, żeby one były troszkę takie jaśniejsze, bo są mocno zielone. I teraz tak mnie natchnęło, żeby sobie zrobić takim pisakiem takie coś, jak na tych. Myślę, że będzie fajnie to wyglądać. No i tak, tył okleiłam takimi kropeczkami, żeby jednak też ładnie wyglądało z tyłu. I pociągamy i zobaczcie, pojawia nam się torcik. Niesamowite. I ja sobie właśnie przez to, że nie zdążyłam zrobić na te... ten konkurs tej kartki, to sobie za to wrzucę jako kartkę tort, bo tam też jest wyzwanie w tych 52 kartkach, na kartkę, gdzie jest jakiś tort, więc to też może się, myślę, pod to zaliczać i będę miała już kolejną kartkę, chociaż odhaczoną, dlatego też tym bardziej chciałam właśnie taką zrobić. No i tutaj mamy to miejsce na życzenia, tak, więc sobie też zaraz wypiszę. No i tutaj jest takie miejsce, gdzie właśnie się za to tylko ciągnie. I tu dodatkowo nakleiłam sobie z kolekcji, wycięłam z papieru, z tego właściwie... Nie, z innego, z tego, co tutaj okleiłam. Z drugiej strony właśnie był taki arkusz, gdzie były takie banerki i sobie to wykorzystałam, tą resztkę i nakleiłam takie banerki też na ozdoby, żeby nie było takiego zwykłego białego miejsca. No i jak widzicie, to się potem wsuwa, składa. Dosyć. Trzeba tylko troszkę mocno pociągnąć i już jest. Wszystko działa. Więc tak to się prezentuje, ta karteczka. Myślę, że ciekawy pomysł. No mówię, wcześniej nie widziałam czegoś takiego, więc mi się bardzo to spodobało i stwierdziłam, że muszę zrobić coś takiego. I to są te trzy moje kartki, które zrobiłam z propozycji ze Światowego Dnia Cardmakingu, czyli tworzenia kartek. Myślę, że jeszcze sięgnę po pozostałe formy, bo jeszcze mi się kilka podobało. Tutaj taka zimowa kartka mi się strasznie podobała, więc myślę, że jeszcze też ją zrobię. Podobała mi się kartka też z domkami, właśnie z tutorialu z YouTube'a, więc tutaj na pewno i kartkę Anetki zimową kiedyś odtworzę. I jeszcze taką inną świąteczną, a czy jeszcze po coś sięgnę, to zobaczymy, czas pokaże, ale na święta myślę, że po tamte jeszcze na pewno formy sięgnę. I to na tyle dzisiaj. Dajcie znać, jak Wam się podoba,
I jak wy się bawiliście, możecie też napisać mi, czy udało wam się zrobić też swoje prace, ile zrobiliście, jak to u was było. Chętnie poczytam, czy w ogóle wiedzieliście o takim dniu i czy znaleźliście czas. A jak nie, no to też, tak jak mówię, to nie ucieknie, możecie później przecież też zrobić, zobaczyć sobie. Te wszystkie różne tutoriale są pozapisywane, można się wrócić i też się jeszcze w dalszym ciągu przecież pobawić i spróbować, bo naprawdę warto. To, że się nie zrobiło na czas, to nie znaczy, że nie można wcale, bo to po to jest głównie, żebyśmy się po prostu nauczyli różnych nowych form, poznali właśnie coś nowego, poćwiczyli i się przy tym przede wszystkim dobrze bawili. I myślę, że to nieważne, kiedy zrobimy, bo tutaj najważniejsza jest sama ta zabawa. No i ja się na dziś z wami żegnam i życzę wam takiego fajnego, kreatywnego czasu, żebyście mieli go dużo do tworzenia różnych prac. Pa, pa! To jeszcze raz ja dosłownie na momencie, bo chciałam wam pokazać tylko jeszcze na szybko, jak wyglądają te listki, na których pociągłam tym białym jelly rollem. No takie właśnie białe coś, co było w kolekcji. I słuchajcie, wygląda to tak, więc jest tak jak tutaj i myślę, że fajniej to wygląda, jeszcze bardziej ciekawie, troszeczkę to rozjaśniło, bo te listki były takie troszeczkę odbiegające od reszty, pasowały kolorem tylko do tych listków, ale i tak myślę, że teraz jest lepiej, więc no fajnie wyszło. No i teraz już was naprawdę żegnam. Pa, pa!